Dzisiaj pierwszy filmik z cyklu Zdrowe dzieci gotują. Gotują dzisiaj dla rodziców suflet z sera. Tutaj mamy ser od pani robiony w gospodarstwie wiejskim. Justynka odważyła pół kilo sera i wrzuca do blendera. Maciek odważy 20 deko masła, też od pani ze wsi. Masło jest w plastikowym porodniczku, bo dzisiaj było kupione, ale po kupieniu generalnie przekładamy je do słoiczków. I zapas mrozimy. Mamy już odważone 200 gram sera, to znaczy masła. Resztę lodówki. Masło trafia do blendera razem z serem. Podaję już tym co jajka, bo nie sięga. Mamy 12 jajek, to jest modyfikacja w stosunku do oryginalnego przepisu, gdzie było jajek 10, ale do tego dochodziło jeszcze siemienia. Jajka oczywiście też są z gospodarstwa wiejskiego. Proszę. Kochani, chyba ziemniaczki się już ugotowały. A możliwe, ale ja tu serek kruszę. Dobrze, muszę się zająć teraz ziemniaczkami, ale spróbuję nie przerywać filmu. No, nie nalewaj sobie, bo tu serek kruszę. Jajka trafiają po kolei do blendera. Jeszcze jedno jajko. I ostatnie jajeczka trafiają do blendera. O, poleciało. Jeszcze jedno. Teraz do blendera trafi miód i przyprawy, imbir i kurkuma. Miód z pasieki oczywiście, nie z hipermarketu. Siostrzenka, daj szczyptę soli. Nie mogę. No jak nie możesz? Nie mogę. Czemu? Bo nie. Wiesz, że to się wszystko nakręca. A, bo upaćkane, no dobra. To jak posprzątasz to. Ale chyba nie musi cały YouTube widzieć, jak wycierasz blef. Ała! Od tego mnie pali. Trzeba sprzątać na bieżąco. Myślę, że YouTube się nie obrazi na taką wiedzę. No wiem. To daj teraz szczyptę soli. Jadam. Pieska widać palec do oblizania po miodzie, bo piesek lubi. Tak, teraz do blendera trafiają przyprawy.
Zamykamy i mieszamy. Uwaga, będzie głośno. Zrób pauzę, bo to aż długo trwa. Masa już jest wymieszana. Teraz wykładamy blachę papierem. Piekarnik jest już nagrzany na ile stopni? 200? 150. No, 150, ale ma być na 200, tak? No tak, tak. Tak. Tu sobie nie uciekaj. Kontrola jakości. Tak, wylewamy sernik na papier. Trzeba wybrać jak najdokładniej, żeby jak najmniejsze straty były. Piekarnik już jest prawie nagrzany. W międzyczasie nastawimy stoper na 30 minut. Piekarnik osiągnął 200 stopni. Wkładamy suflet, włączamy stoper i czekamy 30 minut. To co? Naciśnij. Właśnie minęło 30 minut. Zaglądamy do środka. No, już jest zrumienione, prawda? I teraz wyłączamy temperaturę. Temperaturę, żeby światło zostało, czyli tylko tutaj. I ustawiamy jeszcze na 5 minut. Stoper może być tutaj. I po 5 minutach wyciągniemy, będzie gotowe. Minęło 5 minut. Wyciągamy suflet z piekarnika. Ciężki on. Ciężki, nie ciężki, ciężki. Wyciągamy blachy, przekładamy na kratkę. I gotowe, można jeść. Przez chwilę tak on sobie tutaj poleży, żeby obeschnął. Przepis można znaleźć razem z innymi przykładowymi przepisami w książce Zdrowe dzieci, tom drugi. Autorki mamy zdrowych dzieci. Smacznego.